Dobra, mam Dobra. Adam Michał, dobry horror, Marta Final Gryz, a ten pan tutaj, kurczę, jak ty się nazywasz? Emil, Emil, mam na drugie Emil. Emil, dobra. O, jak ładnie. A ty tak swój kanał też pamiętasz, czy nie? No, nie. Jeszcze pamiętam. Dobra, no to możemy zaczynać. Spotkaliśmy się, ponieważ to już jest taki w sumie drugi nasz film związany z dobrymi horrorami, ale filmami. Wcześniej my spotykaliśmy się, aby porozmawiać o komiksach. Teraz fajnie nam się rozmawia o filmach. Tak? I to jest drugi materiał związany z horrorami z kinematografii. Tematem oczywiście są horrory, ale związane z dziećmi. Tak, że tutaj jest motyw dziecka, dziecko horror, no niekoniecznie ze sobą, zazwyczaj idą w parze, ale to bardzo ciekawy może wyniknąć z tego też i miks. Jak zrobić dobry horror, gdzie są dzieci i żeby to nie, po prostu no nie było takie lightowe, tak, że no jednak no musi być horror, musi być przemoc, musi być coś, co wiąże się z brutalnością. Tak, i właśnie z takim akcentem przechodzimy teraz płynnie do Marty. To myślę, że to jest idealny wstęp pod film, który wybrałam. A wybrałam film Lato 84, czyli idealny tytuł na czas, w którym jesteśmy teraz między jedną częścią Stranger Things, a drugą, która już niedługo. Bo to jest film no, utrzymany powiedzmy w podobnej stylistyce, w podobnym świecie. Krótko o fabule. Historia dotyczy pewnej grupki nastolatków mieszkających na amerykańskim przedmieściu, którzy pewnego razu dostrzegają, że w ich okolicy grasuje seryjny morderca polujący na ich grupę wiekową, że tak powiem, czyli na młodych chłopaków. I podejrzewają, że tym mordercą może być ich sąsiad, dodajmy sąsiad policjant, więc osoba o jakimś tam szacunku społeczności. Tak można to powiedzieć. I no tyle tytułem fabuły. Problem z tym filmem jest taki, że ciężko o nim mówić nie spoilerując, więc jeżeli ktoś nie chce znać spoilera, bądź filmu jeszcze nie widział, to uwaga, będę teraz spoilerować. Tym, co chyba najbardziej mi się podoba w tym filmie, jest to, jak on się świetnie rozwija. Zaczyna się właśnie jako taka typowa przygodówka, trochę właśnie taka a la Stranger Things. Nawet te chłopaki tej swojej misji nie traktują do końca na serio, że niby ten morderca gdzieś jest, ale to takie podchody niż rzeczywiście jakieś tropienie. Ale im dalej finału, tym robi się coraz mroczniej. Czyli właśnie to, o czym Sylwek mówiłeś, że dziecko trochę tego mroku i ten mrok tutaj jest. Mi się naprawdę bardzo, bardzo podobał finał, gdzie rzeczywiście okazuje się, że ten sąsiad tym mordercą jest, że to nie była tylko jakaś zabawa, tylko jakieś tam niedosłowności i w finale rzeczywiście dochodzi do tego starcia między głównym bohaterem a właśnie tym mordercą. No i to wygląda naprawdę, naprawdę bardzo klimatycznie, dlatego jeżeli ktoś już obejrzał pierwszą połowę Stranger Things i czeka na drugą, także myślę, że ten film jest dobry, żeby wypełnić tą lukę pomiędzy. Także na pewno warto się przyjrzeć. Dzięki. Nie słyszałem w ogóle o tym filmie, a tutaj widziałem, że Adam ekscytował się na samą myśl tak. W tym tytule. Super jest. To my widzieliśmy, kochamy ten tytuł, akurat oglądaliśmy go w całym składzie dobrego horroru w trójkę, wszystkim nam się podobał. Po pierwsze to jest nasz rocznik,
54. Z tego powodu wybraliśmy sobie Owej Zimy. Po drugie, te lata 80. No u nas to były szare, ale w Ameryce tam są pięknie oddane. Nawet uważam, że lepiej niż Stranger Things jest ten 80-owy klimat. No i faktycznie to, co Marta powiedziała. Bardzo mi się podoba to, że on na początku wydaje się taki beztroski, potem niby zabawa, może być twist, może być nie, a końcówka jest naprawdę bardzo mroczna. No i ten twist, który polega na tym, że spodziewamy się twistu, że to będzie ktoś inny, bo od początku Sianta. I twist polega na tym, że tamtego twistu nie ma i on się naprawdę okazuje. To mnie zaskoczyło, mówię, nie, do końca, to nie będzie on, nie będzie on, a potem, i oni potem schodzą do tego jego domu, to wszystko to bardzo szokujące i tak bardzo dekonstruuje ten klimat sielski lat 80. i od razu tak rozwala wszystko i fajny, fajny bardzo film, muszę odświeżyć. Tym bardziej, że język chłopaków tam w finale jest zabity bardzo w taki graficzny. Nie zdarza się, mam wrażenie, często, żeby dzieci były zabijane tak wprost. Chciałem, mówię, dodać, ja byłem przerażony tym finałem. Oh my god. O to chodzi. I on jeszcze lepiej wybrzmiał. Ja się ogląda taką przygodówkę, a tu taki bezpośrednio brutalność z mordowaniem dzieci, to musi działać. No. I ta beznadzieja, bo to beznadzieje, to uczucie beznadziei na końcu, że on będzie musiał żyć tym, że widział śmierć swojego kolegi i nic nie może na to poradzić, bo nikt mu w to nie uwierzy. No bo co, pan policjant, on jest wszechmocny, wszechwładny, on ma tutaj kontakty, on ma tutaj renomę wyrobioną, a kto uwierzy nastolatkowi? Nikt. Jejku, przypomnieliście mi, jakie to było dojące. No mocny film, naprawdę świetny. Ale fajne jest tam w ogóle to, że te nastolatki są bardzo fajnie napisane. To są rezolutne dzieciaki, widzą więcej niż dorośli. I no to fajnie pasuje do tego całego śledztwa. Tak. Mhm. To jest fajny motyw zawsze w filmach, jak te dzieciaki są takie rozsądne i dobrze kombinują. Z tego razu. No to wiecie co, teraz sobie pomyślałem, że chyba następnym razem, jak będziemy się przygotować takiego naszego podcastu, no to musimy sobie podać tytuły filmów, które sobie przygotowujemy i każdy z nas musi obejrzeć, bo ja tylko słucham, przytakuję, ale po prostu nie mam pojęcia, o czym mówicie i aż żal mi, bo też chciałbym się podzielić jakąś swoją myślą o tym filmie. Dobra. Możesz się raz podzielić myślą o swoim filmie, uważam. No, tak. Bardzo dobra myśl. Malutka rekompensata. Wiecie co, ten film, który na dzisiaj przygotowałem, on tak mnie mocno zaskoczył swoją nietypową konwencją, ponieważ on z pozoru jest horrorem. Z pozoru. Idealne słowo tutaj pasuje, ale się okazuje, że zmienia się gdzieś tam może w połowie filmu, może trochę dalej, o 180 stopni i się okazuje zupełnie innym gatunkiem. Ale uważam go za horror, za mocny thriller bardziej może. Mocny thriller, taki dreszczowiec z potworem gdzieś tam w tle i na razie pokażę wam okładkę. Bo ja uwielbiam kupować filmy, jeżeli mi się spodobają. Człowiek z Cold Rock. No to z kolei my nie widzieliśmy. Nie widzieliście. Tak, i tutaj w tytule czytamy takie hasło reklamujące. Gdzie są dzieci? Na początek powiem mniej więcej taki zarys fabularny. Później powiem o pewnych kontrowersjach związanych z tym filmem. I wtedy z wami porozmawiamy. Historia dotyczy pewnej kobiety. Jessica Biel tutaj wciela się w rolę pielęgniarki, która mieszka w jakimś strasznie zapuszczonej miejscowości, gdzie po prostu bieda aż piszczy. I ta bieda... W tej biedzie zamieszkuje jakiś tajemniczy człowiek z Cold Rock. Tam oni nazywają go Tallman. I on porywa i zabija dzieci. Po prostu nagle tych dzieci nie ma. One znikają. Nie wiadomo, co się z nimi dzieje. I pewnego razu ta pielęgniarka, ona też tego doświadcza. Ona ma chłopca kilkuletniego i zauważa tego Tallmana, który porywa jej dziecko. I ona idzie jego śladem, mnóstwo takich mocno drastycznych scen, które mi się bardzo podobają, na przykład wątek starcia z psem, tak? I ten pies ją atakuje. I to widać po prostu ten atak, tę przemoc tego zwierzęcia względem niej.
I co później następuje, to po prostu totalny przewrót. W życiu nie spodziewalibyśmy się tego. Mnie to się bardzo kojarzy z innymi, z Nicole Kidman, gdzie zupełnie w życiu ja bym nie wpadł na to, co tutaj się później zadzieje. Kontrowersje związane z tym filmem są duże, ponieważ nawet przygotowując się teraz do naszej pogadanki, jeszcze przeczytałem sobie recenzje, ale już widziałem o nich wcześniej. Słuchajcie, ludzie są podzieleni. Dla jednych to jest świetny film, dla drugich jest tandetnym filmem. Tandetnym, beznadziejnym, z głupim pomysłem. Dla mnie to nie jest głupi pomysł, dla mnie to jest pomysł naprawdę na świetną pogadankę i prócz tego, co teraz, ale w ogóle tutaj chodzi o kwestie etyczne, kwestie moralne. Czy może tak być? Nie chcę więcej zdradzać, ale właśnie o to chodzi. To dzieli widzów, to dzieli społeczeństwo. I ostatnie słowa jednej z bohaterek, ona sama się zastanawia nad tym, czy to jest dobre, czy to jest właściwe. I gdzie są te dzieci? Tak? To jest genialny film do wspólnych rozmów. Dlatego chciałbym właśnie może z wami kiedyś też i o tym porozmawiać, może nawet nie na nagraniu, ale czy tak powinno się robić, czy to jest dobre. Polecam chociażby właśnie z tego względu. Człowiek z Cold Rock, który pokazuje, gdzie jest człowieczeństwo, co warto robić w imię czegoś. Widziałem z polecanki Sylwka i też uważam za kontrowersyjny. Jessica Biel w swojej roli super. No i potem polecałeś nam chyba, nie? Więc musimy obejrzeć tak czy siak niedługo. Nie, no mnie zaciekawiło, bo ja lubię takie kontrowersyjne, bo lubię mieć ostatnie słowo i autorytarnie powiedzieć, że coś jest dobre albo nie. Tak, jestem ciekaw, co sądzisz o tym. A ty, Marta, widziałaś ten film? Nie, właśnie też jeszcze nie widziałam, ale ja też właśnie tak jak chłopaki lubię, jakim jest kontrowersyjny, wzbudza zupełnie skrajne emocje, bo to wtedy oznacza, że ty film jakiś, prawda? Tak. Nie jest tylko kolejnym horrorem, tylko coś, jakieś emocje wzbudza, więc nawet jak to nie są powiedzmy do końca udane emocje, pozytywne, to seans zawsze gdzieś tam z nami zostanie, prawda? No bo wiadomo, horror powstaje dużo powstaje słabych, dlatego zawsze jak są te emocje, to gdzieś ten film z tyłu głowy pozostanie. Ja tylko dodam, że tutaj punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, jak do wielu rzeczy w życiu możemy tego odnieść, to przysłowie, ale tutaj to możemy też odnieść do tego filmu. No mi tak, się, tak. Mi to się wydaje, to ja tego nie widziałem, nawet nie słyszałem o tym filmie, ale się wypowiem, a co? Chodzi o to, że mi się wydaje, że jak film jest kontrowersyjny i połowa ludzi uważa, że jest ekstra, a połowa, że jest głupi, to nawet jak on faktycznie jest głupi, według nas, to i tak jest wartość dodana. Bo nie ma nic lepszego niż dzieło kultury, które właśnie wzbudza dyskusję. Bo wtedy dokładnie jakiś pogląd wtedy wyrabia ogólny, tak? Wobec jakiegoś sposobu odbioru, tak? Dokładnie. I tam są nawet takie wyszczególnione punkty osób, które uważają, że ten film jest bardzo słaby i jest mocnym nadużyciem. Tak? I ja czytam i z pozoru ja to mogę się z tym zgodzić, ale no nie, dla mnie to jest właśnie atutem tego filmu. To jest właśnie dla mnie atut. Więc dobrze tutaj Łukasz powiedział, po prostu punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i od też gustów, od spostrzegania świata. I dla mnie wartość taka dodana to, że on skłania do rozmów, tak? Okay. On i dlatego tym bardziej żałuję, że my nie konsultujemy się, bo w tym momencie moglibyśmy nawet wspólnie sobie o tym porozmawiać. Kto by sądził dokładnie o tym filmie? Ja to muszę nas podzielić. W takim razie. Z drugiej strony ja się trochę boję takich filmów, bo jak tam dzieci giną albo coś, dla każdego, kto ma dziecko, to się to trudno ogląda. Zawsze się boję właśnie tych filmów, bo potem normalnie mam to na tydzień i boję się, że to będzie jeden z takich filmów. Ja nie chcę, naprawdę ja nie chcę więcej nic mówić. Ja i tak powiedziałem bardzo ogólnikowo, aby nie zdradzać tego, co tam się dzieje, ale to jest właśnie na takiej zasadzie jak inni, że wow, coś jest przewrotnego i innych. Ja po prostu lubię ten motyw, lubię być mocno zaskakiwanym. Ale to jest w ogóle... To, o czym mówisz, jak jeden film może wzbudzać zupełnie różne emocje. Ja tak troszkę pozwolę sobie odbiec na chwilkę od tematu. Miałam bardzo podobnie z Crawl, które chyba było jako Poczająca Śmierć u nas przed Jeszcze raz, jaki tytuł? Poczająca Śmierć, w tym krokodylem. Zająca Śmierć.
No i mi się ten film w ogóle nie podobał. Masa ludzi go chwali i miałam taki właśnie dysonans, że o co chodzi? To, o czym oni piszą, w ogóle mi się nie podobało. I to jest właśnie to, o czym mówisz przy swoim filmie, że no, dwie różne osoby mogą powiedzieć o tym samym filmie zupełnie innego. A ja dodam, że bardzo mi się ten film podobał i śmieszna sprawa, oni nakręcali to na Węgrzech. Kręcili to na Węgrzech, które dawało USA. Wiesz? Na Węgrzech, tak. No, to jest super to wyszło. Często te wschodnie kraje udają zawsze jakieś zadupie wielkie, ale tu Węgrzech. Tak. No właśnie, bo tak. To nieźle. To jest okolica najuboższa, taka bardzo, bardzo zubożała, no więc okay. Znaleźli w Europie zakątek Stanów Zjednoczonych. Ale nie, ci powiem, że budynki byś uwierzył spokojnie, że to jest jakiś kawałek USA. Nie wiem, czy makiety, czy wiesz, jakie specjalne filmowanie, to nie musisz być, nie wiem, wiele budynków, wystarczy odpowiednie makiety, tak, no, magia ujęcia. Hollywood, magia Hollywood, no. Tak jak most Polkowica, który będzie usunięty. Tak? Ale nie powiesz, to być kino właśnie. A, chodzi o ten most, co miał być wysadzony w Mission Impossible. Tak, Mission Impossible. Nawet byłem w zeszłym roku, patrzyłem na ten most, aby w razie czego się z nim pożegnać, ale na szczęście jest. Dobrze, to teraz Adam. To Adam, proszę bardzo. Ja, tak. Dobra. Ja miałem pomysł na bardzo filmów kilka, i dosłownie zmieniłem plan wczoraj. Mhm. Tak? Bo, przepraszam, myślałem albo rzeczywiście taki film podobny jak Marta, gdzie dzieci występują w roli bohaterów walczących ze złem, jak to, jak w Stranger Things 4, albo ewentualnie motyw dziecka raczej właśnie jako personifikację zła, na przykład jak w Omenie, jak w Sierocie. Tak, ale spojrzuj dziecko. No nie spojrzuj. Albo czy zabiłbyś dzieci i tak dalej, dziecko. I wczoraj poszedłem, zupełnie wpadłem na pomysł tak zwanej trzeciej prawdy, gdzie dzieci nie występują ani w jednym, ani w drugim, ani tak jak w twoim w roli ofiary. Tylko są głównymi bohaterami i ten film nie jest kontrowersyjny, bo wydaje mi się, że wszyscy go kochają, ale i tak warto o nim rozmawiać. I od razu mówię. Tylko mówię, że o to będzie chodziło o oryginalny, nie żaden amerykański remake. Czyli pozwól mi wejść skandynawskie. Gdzie bohaterami jest dwójka dzieci takich wchodzących w nastoletniość, tak? Chłopiec i dziewczyna. A fabuła jest mniej więcej taka, no że oni sobie, to jest normalnie w Skandynawii ciche miasteczko, gdzie bardzo długa noc jest, wszystko jest pokazane i wszystko się dzieje zimą, ten surowy, mroczny klimat. Jest tam te dwoje dzieci i w tym miasteczku zaczynają się brutalne morderstwa, tak? I nie wiadomo, kto za nimi stoi do pewnego momentu. To nie będzie spoiler, bo to się okazuje wszystko. Jedno dziecko z tej pary za nimi stoi, ponieważ jest wampirem. Mogę powiedzieć od razu, że to jest dziewczyna, jest wampirem. A chłopiec jest normalnym nie wampirem, tak? On przechodzi takie problemy, jakie przechodzą dzieci, które mają trudne problemy, czyli przede wszystkim z rodzicami. Po drugie jest prześladowane w szkole i tak dalej. Zaprzyjaźnia się z tą wampirką. Ona się zaczyna za nim wstawiać i tak naprawdę to jest ogromnie wzruszająca opowieść o przyjaźni, tak naprawdę o miłości takiej pierwszej i właśnie o pomaganiu sobie w tych problemach. Oczywiście jak to w horrorze musi być, kończy się masakrą tak naprawdę, ale oczywiście nie wiem, czy jest kontrowersyjnie czy nie, ale to podobnie jak w Leonie Zaworowcu, że to jest trochę, a masakra jest jakby w dobrym celu zrobiona, znaczy wydarza się i tak naprawdę my się cieszymy, że ona się wydarzyła, tak? I potem nie powiem, czy na końcu chłopiec z dziewczynką się muszą się rozstać, czy zostają razem, ale ja, tak jak Marta mówiła, film musi wzbudzać emocje. Często właśnie jak jest kontrowersyjny, ma różne zdanie, wzbudza emocje. Ten nie, uważam, nie jest kontrowersyjny, ale wzbudza ogromne. Ja go widziałem ze 4 razy i za każdym razem na nim płaczę. To jest tak wzruszający film. W zasadzie to jest jeden z piękniejszych filmów o miłości, jaki w ogóle widziałem. Ja w ogóle, może to jest jak moje zboczenie zawodowe, bo najlepsze romanse to były w horrorze. Dla mnie najlepszym romansem to jest
Księż Alana Moore'a, Potwór z magiem, to jest piękny romans. Kasnodzieja to jest piękny romans. No i to w sensie też. Wczoraj sobie odświeżałem te najlepsze sceny, czyli końcową masakrę. To, co się dzieje po napisach, czy oni zostają, czy nie. I tą scenę właśnie taką najbardziej wzruszającą, kiedy chłopiec sobie z tymi swoimi problemami leży w łóżku, próbuje sobie z tym poradzić. On mieszka na piętrze i do niego w nocy przychodzi i się kładzie obok niego. I on się pyta, jak się tu dostałaś? Ona mówi, że wleciała i na tym się kończy rozmowa. To są dzieci, mogą sobie fantazjować, chociaż naprawdę wleciała. Tak? I potem on się tak wzdycha i się pyta, czy zostaniesz moją dziewczyną? A ona mówi, co to znaczy? Czy nie może być tak jak teraz? Czy będzie tak jak teraz? A on mówi, to znaczy ty i ja? A on mówi, tak, ty i ja, to mogę zostać. I łapię go za rękę. I ja po prostu za każdym razem na tym ryczę. Za każdym. Jest to samo, co mówiłem przy Strange Circus. To jest wykorzystanie motywu horroru do powiedzenia historii uniwersalnej. Tak? Rzeczywiście są to dzieci, może właśnie dlatego, że to jest ten moment, żeby opowiedzieć na takiej bardziej niewinnej miłości, naturalnej, niewinnej pierwszej, bo romanse osób, nim starszych, tym bardziej przypomina, wiecie, oni już się widzieli, już znacie dziewczyny, bardzo długimi nogami, wiadomo, zawsze to są z problemami, że znajduje kogoś i tak dalej, a to jest taka pierwsza niewinna, pozwala opowiedzieć o prosto o czystej istocie tej relacji i ma to wszystko, co kochamy w horrorach skandynawskich, Łukasz pewnie wie, tak? To jest, tak. Oni mają specyficzny styl. To się wszystko toczy wolno, to się wszystko toczy nieśpiesznie, po cichu, w ciemności, w tych ta zima, te ujęcia domku w tym pustym miasteczku, lasy, to jest klimat specyficzny. W ogóle wolę horror klimatyczny patrzący tym, a skandynawy moje to jest właśnie taki klimat typu idziesz przez kilometry śniegów, to jakiś tylko domek i ciemny, ciemny las. To samo w sobie jest z jednej strony piękne, z drugiej złowieszcze. I to jest specyficzny klimat, który oni wykorzystują. Jak są morderstwa w tej scenerii, na przykład jest no to tam taki kadry malarski jak z Popera, to się nazywa o tym taki? Jest, na przykład, Michał, bo on zawsze mi. I na przykład jak ciemne, ale znaczy śnieg, domki z boku, most dla samochodów i ona tam morduje jednego faceta i tylko na tym białym śniegu takie cienie i potem krew na białym. I to jest taki kadr, że to przejeżdżające światło przez ten tunel, te cienie, ona go tam wypływa i potem pokazują na tym śniegu tą krew. To jest absolutnie malownicze i absolutnie niepokojące, jak to właśnie w skandynawskich horrorach. No i do tego ta głęboka historia o tej pierwszej miłości, którą wszyscy kiedyś ją mieliśmy. Ja gwarantuję, że jak to, no nie wiem, może nie tak jak ja za czwartym i za piątym razem będzie płakał, ale pierwsze trzy na pewno. Nie wiem, czy widzieliście, czy nie widzieliście. No i właśnie to potwierdza to, że musimy się naprawdę umawiać na to, aby przed taką pogadanką obejrzeć na spokojnie i później zweryfikować to. Tak, ale z drugiej strony, jak nie mówimy, to ma tą zaletę, że teraz wszyscy pobiegną i będą nadrabiać ja to, co ty powiedziałeś. No. I tak dalej. W horrorach skandynawskich ogólnie mam wrażenie, że właśnie fajnie działa wyobraźnia, prawda? Więc nie masz wszystkiego podane dosłownie, tylko te właśnie kadry, o których mówisz i sobie w głowie dopowiadasz resztę. Tak, i tam tak właśnie jest, bo jak są sceny morderstw, to tylko widzimy cienie i śnieg i sylwetki. My wiemy, dokładnie. Że... Natomiast ona się pokazuje w białym świetle, znaczy w normalnym, to jest po prostu taka urocza dziewczyna, wiemy, że musimy sobie tylko wyobrażać, jak to się dało odbywa, bo nie potrafimy tego tej rzeźni. I to jest też takie specyficzne dla kina skandynawskiego. Mhm. Horror dorastania tak zwany. Też. Tak, to prawda. Też jak najbardziej. Metafora tego, że to jest bardzo trudny okres. Tak, bardzo trudny okres. Chciałem dodać, że widziałem, ale widziałem remake tego filmu Matta Reevesa, ale jest oryginał na mojej liście do obejrzenia. Powiem tak, Matt Reeves, czyli słynny twórca Planety Małp nowej wersji i najnowszego Batmana. No i mi się ten remake podobał, ale wiadomo, wy tak chwalicie oryginał, nadrobię oryginał. Znaczy ja nie remake'u nie widziałem, ale czytałem, że jest udany, więc jeszcze nie będę go przekreślał, natomiast na przykład definitywnie nie oglądajcie amerykańskiego shootera ani opowieści o dwóch siostrach. Ani Ringu. Nie, ale opowieść o dwóch siostrach. To nawet nie wiedziałem, że jest amerykańska wersja.
Widziałem. Ja właśnie nie wiem, co będzie. Powiedz, że jest. Dobrze, dobrze. A ty, Łukaszu, co, z czym do nas dzisiaj przyszedłeś? Z jakim ciekawym filmem? Z niemieckim horrorem Widzę. Od razu podam tutaj ciekawostkę, że ten film prawdopodobnie się doczeka remake'u z Naomi Watts, która będzie odtwórczynią głównej roli i ma być producentką tego filmu, ale przechodząc do oryginału, to jest film z 2014 roku. Zależy od opisu, bo się spotkałem z kilkoma różnymi, 9-10-latkach, braciach bliźniakach, tutaj chciałem podkreślić, którzy odkrywają, że ich mama, która wróciła z zabiegu, nie wiem, coś miała z twarzą jakąś operację, że tutaj ma całą twarz w bandażach. I się ona zachowuje bardzo dziwnie, jak wróciła z tego szpitala, że to nie jest ich matka. Oni zaczynają podejrzewać, że to jest jakaś w ogóle obca osoba, która jej udaje ich matkę i coraz bardziej... Tak, te zachowanie w ogóle nie przypomina tej matki, ona jest jakaś, nie wiem, nadwrażliwa na światło, ona twierdzi, że to pod operacji, wszystko ją denerwuje, ciągle się zamyka w pokoju, do tego pokoju nikt nie może wejść bez pukania, bez jakiejś konkretnej prośby. I musi być cicho w tym domu, te dzieciaki za każdym razem jak chcą się bawić, to muszą mieć pozwolenie, jak dzieci wejść, też muszą mieć pozwolenie, muszą mieć zgodę od niej. No i są zamknięci w jakiejś tam willi na uboczu, to gdzieś chyba się na wsi dzieje. Ale ta atmosfera, ten film, chociaż to jest niemiecki, ale czuć to taki vibe właśnie tego kina skandynawskiego, nie jest chłodny. Ta paleta barw jest taka, mówię, chłodna, taka to przypomnienie jest kino skandynawskie właśnie i ta atmosfera. I widzimy tylko, to jest film trzech aktorów głównie, tych dwóch chłopaków, bliźniaków i tej matki. Są osoby czasami gościnne, na przykład, nie wiem, tam Caritas gdzieś tam się przywija. Jakieś tam, nie wiem, takie gościnne występy. Ale tu jest ta relacja pogłębiona, matka i jej dzieci, bo ona samotnie wychowuje, bo tam się rozwiodła z ich ojcem i ona samotnie się zajmuje tymi dziećmi. Nie wiadomo dokładnie dlaczego tak się dzieje, ale mniej więcej jest tak wytłumaczone. I ta relacja między tymi chłopakami, co oni są, oni coraz bardziej próbują dojść do tego, co się dzieje z jej matką. Nie wiem, oni się bardziej coraz brutalni stają wobec niej i coraz bardziej przekraczają granice. I też tu mamy twist w tym filmie. Też coś w podobie do innych. Nie powiem więcej, bo warto zobaczyć ten film. Jest przerażająca ta końcówka szczególnie. Budowanie też jest... Podzielone są opinie. Widziałem na filmie, tutaj podam przykład filmu, że są podzielone, a to jest beznadziejne, a to są nielogiczności. Mnie po prostu pochłonął ta atmosfera. On też się bardzo powoli rozwija i to jest też punkt wspólny z kinem skandynawskim i to bardzo lubię, że nie mamy wszystko na tacy. Możemy w pewnym momencie, jeśli jesteśmy fanem horroru, załamać ten główny twist, ale to nie znaczy, że nam zominie ta frajda, bo ta gra aktorska tych chłopaków i tej matki to jest to, co buduje tą atmosferę, co spaja ten film i chłoniemy po prostu do tych relacji, bo to są relacje. Ten horror jest bardzo emocjonalny. To nie chodzi o straszeniem, tylko budowana jest przez większość filmu ta relacja i nagle na koniec wow, ten twist główny. No to tyle z mojej strony, nie chcę tutaj więcej i zachęcam żebym coś nie przekręcił, bo ja niemiecki to tam uczyłem się dawno temu i widzę. No, tu w tym tytule jest zawarta właśnie ten główny pomysł na ten film. Widzę. Czy to, co widzimy, to jest prawdą, czy jeszcze jest jakaś tam druga, trzecia warstwa? Tyle bym powiedział. Marta widziała, wiem, że widziała kiedyś. No jest na mojej liście też. W ogóle ci ludzie widzieli też super ten horror Domek w górach, może to widzieliście. Lot. The Lot, oryginalny. O tak. Świetny. Tak, to film tych samych reżyserów i tam też są przecież te dzieci takie super. Mroczne. Więc generalnie no, bardzo utalentowani ludzie, warto śledzić. Ja powiem szczerze, że ja paradoksalnie widzę Naomi Watts remake'u. W amerykańskiej w amerykańskiej wersji Fun Games wystąpiła, więc te klimaty są jej bliskie i generalnie tak wizualnie i tym jak gra myślę, że będzie dobrze pasować do tego remake'u, więc jestem dobrej myśli. A film rzeczywiście działa
działa na wyobraźnię i ogląda się go rzeczywiście tak na skraju fotela, bym tak, powiedziała. Tak. O kurde. Zgadzam się. No to... Także polecam w duecie z Domkiem w Górach na pewno, bo on tam też, tak jak mówię, są... Tu jest Domkiem w Górach jest podobna zasada chyba, nie? Że te właśnie dzieci, jest ta konflikt między dziećmi a tą tam macochą, tak? Trochę? Tak, i te, tak, dokładnie. I ją podejrzewają coraz przy każdym granicy, a potem na końcu się coś okazuje. No. To jest podobna zagrywka. A The Lodge mi się tak bardzo podoba, tego to widzę też muszę obejrzeć. Tak, też mam na liście. Jakoś nie mogę się zebrać. No i poproszę Michała o odpowiedź. Dobra, co pokazałeś? Okay. Co pokażesz dzisiaj? Ja miałem dwa filmy do wyboru. Jeden skandynawski, jeden meksykański. Ale ponieważ Adam opowiedział o skandynawskim, o czym nie wiedziałem, bo też zmienił na ostatnią chwilę, to ten skandynawski teraz oleje, ale ten skandynawski to chodziło o film Niewiniątka. Łukasz nam polecał i wie, że jest genialny, ale tak, to może nie będzie dwóch skandynawskich. A drugi jest podobnym tonie, tylko że meksykański. I to jest tytuł Tygryzi się nie boją. To jest... Od czego to zacząć? Może od fabuły. No, dobrze. Okej. Okay. Znaczy, mi to kojarzyło trochę ze Slumdogiem w wersji horror. Tak naprawdę to tak, jest o ludziach, którzy żyją w Meksyku, w takiej biednej dzielnicy, gdzie szaleją gangi, jest pełno morderstw, porwań ludzi i tak dalej. I one muszą żyć w tej rzeczywistości. I tam jest dziewczynka, no taka już trochę w wieku szkolnym. W końcu ze szkoły podstawowej, podejrzewam. I ona w tej rzeczywistości, jej matka umiera, czy... No, nie wraca do domu. Wraca do domu. Zabijają. Tak, nie wraca do domu matka i ona nie wie, co zrobić. A tam wszędzie pełno tych strzelań i tak dalej. Ona podejrzewa najgorsze i ląduje na ulicy w końcu. I trafia do gangu takich młodych dzieciaków, które przeżyły to samo, że ich rodziny wrócili i muszą sobie radzić w tej rzeczywistości. I to jest ten rodzaj horroru, który bardzo lubię, chociaż nie każdy lubi, czyli połączenie horroru z dramatem. A to tak naprawdę jest bardziej nawet dramat niż horror. To też przypomina Labirynt Fauna. Labirynt Fauna to pewnie znacie i pewnie większość z was widziała. Tak, uwielbiam. No. Tu chodzi o tą symbolikę. I powiem kontrowersyjną rzecz, ale wydaje mi się, że Tygrysi się nie boją jest jeszcze lepsze od Labiryntu Fauna, bo jest mniej bezpośredni i mniej łopatologiczny. A też jest na takiej właśnie metaforyce, że ten dramat tego, co te dzieci przeżywają, przemienia się, znaczy nie przemienia się, tylko jest symbolizowany przez ten horror. I to jest to tam jest genialnie rozegrane, bo tak naprawdę my oglądamy, jak oni sobie radzą na tej ulicy i to jest już wstrząsające i wciągające. Tam żaden horror inny nie jest potrzebny, ale on się manifestuje przez różne takie metafizyczne i... pojęcia fantastyki. Tak, pojęcia fantastyki, dokładnie jak w Labiryncie Fauna, tylko jeszcze gorsze. I te momenty, te punkty horrorowe są tak straszne i są tak nakręcone, że po prostu nie powiem, co można zrobić, bo nie będę wulgarny, ale generalnie czegoś tak strasznego to ja... dawno nie widziałem. I to jest najlepsze, że przeżywasz ten dramat tych dzieci, jak oni sobie radzą, kibicujesz im, a potem ci dowalają taką tą sceną, że szok. To ja tylko, bo też widziałem, też chciałem o tym powiedzieć, o tym filmie. Trochę naprowadzę na ten wątek właśnie horroru, metafizyki i ten fantastyczny, który jest Labirynt Fauna, bo Michał o nim wspomniał, tylko nie powiedział do końca, na czym polega. Ta dziewczynka, która... Muszę powiedzieć, ale dobrze, dobrze. Ona ma jakieś wizje, na przykład widzi jakąś taką jakby krew prowadzącą do określonego punktu, widzi małe smoki, widzi tygrysy i wydaje się, że ona właśnie trochę słyszy zmarłych, że ma jakieś ponadnaturalne zdolności. I ona zaczyna je właśnie wykorzystywać, bo między tymi dziećmi a dorosłym gangiem się zawiązuje konflikt. I ona będzie wykorzystywać te moce albo niemoce, żeby poradzić sobie z tym gangiem dorosłych ludzi. To się oczywiście kończy jak zwykle brutalnie i tylko pytanie jest podobne jak w Labiryncie Fauna. Czy ona ma te moce? Czy to jest tylko właśnie próba, czy tak jak w Labiryncie Fauna, tam była ta tragedia wojny, czyli te jej wyobrażenia, które próbują sobie poradzić z tą otaczającą rzeczywistością i trochę zrobić to, co zamierza zrobić i sobie to zracjonalizować tą magią, tak? Ona ucieka w świat fantazji i w świat magii po to, żeby po pierwsze z tym wytrzymać i po drugie zrobić to, co zamierza z tym dorosłym gangiem. Tak, tak. I ostatnia scena, kiedy konflikt się rozwiązuje i ona jest też quasi fantastyczna, ale po nim można sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to się działo naprawdę, czy nie. I obydwie odpowiedzi są prawdziwe i to jest tym wszystkim najlepsze. Tak.
To jest idealne w tym filmie, że on ma otwarte zakończenie i te, ma te dwie różne interpretacje. I wszystkie to jest sobą wnoszą, bo albo to jest faktycznie horror fantastyczny, albo głęboko psychologiczny o traumie film. Tak. I moim zdaniem tak jest. Trochę trwa dług, że te wszystkie wyobrażenia i tak dalej, to tak naprawdę jest trauma tego, co tam się dzieje między w strefie wewnętrznej psychologicznej. To jest dobry film dla psychiatrów tak naprawdę, bo kręcony przez... Wydaje się, że psychiatra, bo pokazuje pewien... Nie mówię, że to jest choroba psychiczna, ale w obliczu tego cierpienia, tego wszystkiego, człowiek ucieka w pewne rzeczy i jakoś no, popada trochę w chorobę, ale ona jest wybawieniem w obliczu tego, co tam się dzieje. Tak, to jest piękne, on to jest straszne. Tylko podsumuję, bo dokładnie tak powiedział reżyser w wywiadzie. Ktoś go zapytał, czy to ona się działa naprawdę, czy nie. A on powiedział tak, w ogóle to jest... Wszyscy mówią, że to jest film gatunku realizmu magicznego. I reżyser powiedział, że to jest film, w którym tam, gdzie zaczyna się magia i tam, gdzie się kończy, zaczyna świat prawdziwy, to nie ma żadnego znaczenia. Tak? Nie musimy sobie odpowiadać na to pytanie. Może tak, może nie, tak? To nie ma znaczenia dla tej historii, tylko jest pewnym, tak jak Michał powiedział, ucieleśnieniem pewnego psychologicznego reakcji na pewno, na pewne rzeczy, ale tu granica między magią a rzeczywistością jest bardzo płynna. Ta magia jest piękna, ta rzeczywistość jest brutalna, spotykam się po środku magia z rzeczywistością, gdzie jest jednocześnie i piękna, i brutalna, i ostatnia scena, to jest jednocześnie, przez którą się można, a jednocześnie popłakać. To jest właśnie takie... Jeden z niewielu filmów, ostatni, który obejrzałem, który wystawił maksymalną ocenę, bo on ma trzy rzeczy. Jest bardzo straszny, bardzo poważny i bardzo głęboki. I jeszcze dwuznaczny. Ma po prostu wszystko. To jest koryt pokazany do powiedzenia jakiejś bardzo poważnej i mądrej i sensownej historii. I jeszcze rozpisany na otwarte zakończenie. To jest po prostu idealny film. No ale to nie fajnie, że tego. Mówicie, że... Nie, tak tylko... Nie dla każdego, tak jak Lighthouse jest nie dla każdego. Nie? No. No, ciekawe. Ale fajne jest to, o czym mówicie, że to otwarte zakończenie ma pomysł, nie? Bo często to jest tak, że jest takie urwane i w zasadzie no, wygląda takie zakończenie, jakby nie było tego pomysłu. Właśnie, ono jest nawet otwarte. Że jest głęboko. Tak, ono jest otwarte nie w tym znaczeniu, że nie domyka historii, bo ona zamyka, tylko są dwa interpretacje. Jest masakra. Pokazanie jest później tego ostatniego, co ten kart znaczy. I oznacza jedno z dwojga. I zależy od tego, ja nie wiedziałem, że tak można zrobić. Przestań tym się to pytanie rodzi, czy ona miała te moce, czy nie, czy sobie tylko wyobraża. Na końcu jest scena, która odpowiada na pytanie i ci zwolennicy pierwszej wersji powiedzieli, miałem rację, to jest odpowiedź w moim kierunku. A ty powiedzą, miałem rację, to jest w moim kierunku. I obydwie interpretacje są jednoznacznie uprawnione. Tak. Ja nie wiem, czy mógł to tak na to wpaść. Tak, genialny ten film. W szoku byłem, ciężko to obejrzałem. A ja dodam, że to jest dosyć prosta scena, ale bardzo wymowna, podkreślająca po prostu charakter tej bohaterki, bo ona czuje tą wolność w końcu. Uwalnia się od wszystkiego, od tych swoich problemów i chociaż przez chwilę my jako widzowie i ona jako bohaterka możemy się poczuć wolni i pójść przed siebie. O, tyle powiem. Tak. Tak. To też jest niesamowite, żeby w obliczu tego dramatu, co ona przeżyła, to my racjonalizujemy tą masakrę, chociaż w jednym przypadku byśmy powiedzieli, że to jest wielkie zło. A tak naprawdę w obliczu tego, co tam się działo, no to mówimy nareszcie dostaliśmy, co zasłużyli. Trochę... Okay. No właśnie, i teraz tak podsumowując to wszystko, co my powiedzieliśmy, no to jednak znajdują się filmy, w których nie tylko jest motyw dziecka, że dzieci są albo głównymi bohaterami, albo fabuła koncentruje się wokół najmłodszych, i że jest to faktycznie film brutalny, film o wysokim natężeniu przemocy, aczkolwiek no, ciężko wypowiadać takie słowa, gdzie jest dziecko i przemoc, nie powinno czegoś takiego być, prawda? I najlepiej po prostu to widzieć w filmach, nigdy na żywo. I dlatego też kieruję do was wszystkich teraz słowa. Czy wy jesteście zwolennikami na przykład właśnie filmów horrorów, w których występują dzieci? Bo to też może być i kontrowersyjny temat. Tak, tak. Ale prawda? To też na koniec podsumuję, że są dwa typy horroru, właśnie gdzie, albo trzy, gdzie występują w roli ofiar, gdzie występują w roli zła chcianego, i gdzie są w roli bohaterów. I my chyba powiedzieliśmy wszyscy, że są prawie zawsze w roli bohaterów. I takie są najlepsze, bo te dzieci są bardziej przekonujące. Jeśli dobrze grają, to te emocje są głębsze i bardziej naturalne. To działa trochę na innym poziomie. I to jest właśnie najfajniejsze. Ja lubię te horrory, gdzie dzieci są bohaterami. Mhm. Bo są psychologicznie przejmujące. Tak. Horror... Proszę.
Chciałam tylko... W sumie mam cały nurt horrorów inicjacyjnych, prawda? Czyli takich, które się skupiają na tym momencie, kiedy, wiadomo, bardziej nastolatki niż typowo dzieci, ale na tych problemach takich młodych dorosłych, czyli tak. tym momencie dojrzewania. I rzeczywiście, tak jak chłopaki, myślę, że w tego typu historiach ta dziecięca perspektywa jest super, bo no, możemy się często identyfikować z tymi doświadczeniami i z tym, jak są pokazane. Więc też tego typu historie lubię, a te takie typowo przemocowe, no to już naprawdę trzeba, myślę, mieć bardzo duże wyczucie, żeby to zagrało. Zgadza się. Zgadza się i w sumie dobrze, że nie powiedzieliśmy też o innym filmie, serialu. W sumie tutaj oczywiście padał ten tytuł wielokrotnie, a mianowicie Stranger Things, który teraz bryluje, jeśli jesteśmy w trakcie oglądania 4. sezonu. I myślę, że nadarzy się okazja do tego, aby i was, szanowni państwo, zaprosić na specjalny też i odcinek poświęcony temu serialowi, ponieważ przed nagraniem porozmawialiśmy o tym, że warto też i pochylić się przed tą produkcją, która jest i horrorem, jest bardzo ciekawym zwieńczeniem lat 80. I głównymi bohaterami właśnie są dzieci, jest młodzież i potwory w tle. I tak na zakończenie jeszcze tylko wspomnimy, że warto nas oglądać, ponieważ będziemy też przygotowywać, co panowie, jakiś konkursik, prawda? Niespodziankę ogłosimy przy okazji właśnie tego finału Stranger Things i tego podcastu, który zrobimy z tej okazji. Chyba, że już mogę pokazać, albo nie. Nie. A na razie tylko mała zajawka. Będzie konkursik, będzie niespodzianka z okazji tego podcastu i finału Stranger Things, o którym będziemy na pewno rozmawiać o wszystkich 4 sezonach. I bardzo fajne nagrody dla fanów, uważam, że super. Tak. To nawet nie konkursik, to po prostu to będzie konkursowisko, bo te nagrody to wow, naprawdę. Tak. Ale to wszystko będzie w niedalekiej przyszłości na kanale Sylwek, a ze mną była Marta z Final Girl. Hej. Adam i Michał z Dobrego Horroru. A także Łukasz Świniarski na Instagramie Lubię Komiksy. Nie, Łukasz kocha komiksy. O Jezu, dobra, no to jeszcze raz. Dzisiaj ten afrowizorko. Nie wiem, ja po prostu przemęczony. Jeszcze raz, jak to miałeś? Łukasz kocha komiksy. Łukasz kocha komiksy. Dobrze. I Łukasz na Instagramie, Łukasz kocha komiksy. Dzięki. Do następnego. Do następnego, cześć, cześć. Cześć. Wtopa za wtopą z mojej strony. Zmieściliśmy się przed 12 idealnie. Tak, no. Mamy nagranie następne. Nie, Marta, będzie dobrze. To takie malutkie tam przecinki, ale w momencie, kiedy ja ciebie po prostu nie słyszałem, to prosiłem cię, abyś... Masakra. Nie, spoko. Trochę się zastanawiam. Tak powiedziałam szybciej o tym swoim filmie, ale grunt, żeby się tam dało zmontować. Tak.